Cześć. Kolejny zestaw ćwiczeń. Ćwiczenie, które będzie miało teraz zadanie troszeczkę rozruszać Wasz kręgosłup, czyli rotację ciała w prawo, w lewo z stopami stabilnymi, tak? Czyli opiszę ćwiczenie, pokażę, jak je w sposób poprawny wykonać i będziemy robić. Więc tak, stoimy sobie mniej więcej na szerokość bioder, barków, stopy stabilnie, ręce w ten sposób i robimy ruchy skrętne ciała. Raz w prawo, w lewo, w prawo i w lewo. Tak? I do tego ćwiczenia będziemy używać tylko i wyłącznie właśnie obręczy barkowej, tutaj bioder, a stopy są nieruchomo. Więc zaczynajmy. 6 w jedną, 6 w drugą. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK. Dobrze. Kolejnym ćwiczeniem, jakie będziemy wykonywać, jest to ćwiczenie na mięśnie nóg. Możemy wykorzystać do tego ćwiczenia rurkę PCV-kę jako formę pomocniczą lub bez. Zrobimy sobie dwie rundy tego ćwiczenia. Ja pokażę w pierwszej rundzie z kijkiem, jak to wykonać ćwiczenie. W drugiej rundzie pokażę, jak to ćwiczenie wykonać bez kijka. Jak to ćwiczenie powinno wyglądać w sposób prawidłowy. Więc jedną nogę, w tym przypadku załóżmy sobie prawą, daję do tyłu i staram się dotknąć tym prawym kolanem do ziemi. Co jest istotne? Aby to kolano nie wyjeżdżało w przód. Staramy się zejść pionowo w dół i możemy do tego ćwiczenia użyć właśnie rurki, żeby się lekko wspomóc. Wykonujemy 6 powtórzeń na jedną stronę, 6 powtórzeń na drugą stronę. Jeżeli prawa noga idzie w tył, to rurka jest po tej samej stronie, co noga do tyłu, co idzie. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Następnie przekładamy sobie do drugiej ręki i jedziemy 6 powtórzeń na drugą stronę. Raz, dwa, starajcie się dotknąć kolanem do ziemi, trzy, bez pauzy, cztery, pięć i jeszcze raz, sześć. Świetnie, ok. I tak jak wspomniałem na początku, wykorzystamy jeszcze butelki czy też odważniki do wyciskania tego sprzętu nad głowę do góry. Ok, jak wykonujemy to ćwiczenie? Stoimy tak, aby stopy były mniej więcej na szerokość barków, ręce w tej pozycji, aby nasze hantelki czy też butelki znalazły się na wysokości barków i staramy się wycisnąć do góry i wracamy w ten sposób. Do góry i wracamy. Ok. Zaczynajmy. 6 ruchów, wyciśnij na głowę. Pamiętajcie o oddychaniu. Wydech, wyciskamy. 3, 4, 5, 6. Ok, świetnie. Świetnie. I teraz pokażę drugą rundkę. Zrobimy sobie wykroków i bez użycia właśnie rurki. Czyli jedna noga z przodu, druga z tyłu, ręce na biodra i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Świetnie. I druga strona to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. OK. I jeszcze jedno ćwiczenie. Wyciskanie nad głowę. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. OK. Dziękuję za ten zestaw. Mam nadzieję, że się Wam podobał i kontynuujemy pracę. Jest świetnie. Do zobaczenia.